Hejo, witam was w kolejnym vlogu na moim kanale. Zrobimy sobie taki miks. Będzie trochę Irlandii, zakupów. No i właśnie chciałabym przejść do tych zakupów. Bo byłam na zakupach z moją siostrą i... No, jak zwykle, nie? Się to skończyło. Oczywiście kupiłam sobie kilka rzeczy, a dla dzieci jak zwykle full. Więc tak, zaczynamy. Pierwszym sklepem był Dance Stores i ogólnie bardzo lubię ten sklep za to, że są fajnej jakości ubrania, w fajnej cenie. I wiecie, co jest fajne, że akurat w tych nie, ale w takich większych rozmiarach, typu 2-3 lata, 3-4 i tak dalej, te spodnie są dosyć wąskie tutaj w pasie, więc nie muszę zwężać wikowi ciuków. Te kupiłam dresy dla Lożka, takie zielone. I one kosztowały 4 funty. Nie, 4 euro? 4 funty, sorry, bo tutaj są funty. 4 funty. Kupiłam jeszcze spodenki dla Leosia, bo teraz lecimy do Malagi, więc chciałam, żeby miał spodenki fajne. I kupiłam tak. A nie, to są akurat dla Witka. Nie, to są dla Leosia. Sorry. Takie kupiłam Leosiowi. Po 3,50. Takie. Takie? Ja ogólnie chciałam być taką aesthetic mam i ubierać dzieci, ale wiem, że dzieciom się podobają kolory, więc stwierdziłam, że po prostu I'm just gonna let it go. Taką koszulkę dla Witka. I to jest taki komplet z takimi spodenkami. Ok, next. Kolejna koszulka dla Witka. Ładna. Ładna, nie? Zobacz. Ładna? Tak. Fajna? Dres dla Witka kupiłam też. Taki. O! Uj. Spodnie. I do tego taka bluza. I w ogóle to jest takie milutkie w dotyku. Super jest. Kupiłam taki pięciopak bodziaków dla Leoszka. I wzięłam, słuchajcie, widziałam mu w rozmiarze 18-23 miesiące, to jest do 12,5 kg, ale Leosz jest bardzo długi i już tylko takie mu tutaj muszę brać. I dwie piżamy dla Witka. Aha, jeszcze tutaj wzięłam takie leginsy dla Witka, bo stwierdziłam, że takie leginsy plus jakaś koszulka oversize będzie spoko wyglądać. I dwie piżamy dla Witolda, taka z piłką, a druga, tak, a druga taka z padem. Nie? Tak. Potem weszłam do Nexta i mam taką wielką torbę. Powiem wam, że przesada w tym Nexcie, nie? Ogólnie. Tam zaszalałam totalnie. Zero hamulców. Taka koszula dla Witka. Taka koszulka dla Witka. Bardzo fajna. Witek. Fajna? Taka. A plus dla Spidermanem. A znowu w Nexcie są rozmiary zawyżone, więc tutaj w Nexcie Witek ma rozmiar na 3 lata, a koszula jest bardzo duża, więc kupiłam chyba tą Maci Maci spodenki, dwie pary, jedne są takie. Fajne. Drugie takie jakby trochę a la muślinowe, takie. Potem kupiłam Leosiowi dwa zestawy, takie jakby krótkie spodenki i bluza z długim, ale taka cienka ona jest, więc to jest taki zestaw. Okay. Żółty i taki... Irlandzki zestaw, bo bluza, taki, długa nie wiem, krótkie spodenki. No i nawet nie wiem, jaki to jest kolor, czy to jest taki łososiowy, nie? Jakiś bardziej taki łososiowy, jasny? Jasny łososiowy. Ale dotknij, taka jakość, zobacz. Fajne. Masakra, nie? Jakieś przyjemne bardzo. Masakra, jakie przyjemne. Tak, i tutaj wzięłam Leosiowi na 9-12 miesięcy. Więc taki powiedzmy jego rozmiar. Dla Witka taki... No, ja się kręcę. Zobacz, Witek. Kostium do kąpania. Taki kostium do kąpania. On ma to UPF 50+, więc właśnie zależało mi, żeby kupić im takie kostiumy, bo no po prostu i na teraz jak lecimy i też na wakacje później. Dobra, dla Leosia kupiłam taki kostium, patrz jaki ładny, UPF.
50. I tutaj jest jeszcze czapka. I słuchajcie, w Nexie te ceny nie są niskie, ale powiem wam, że za tą jakość i za ilość w ogóle, którą kupiłam, to naprawdę nie zapłaciłam dużo. Także taki. Czapka dla Witka, więc taką ze Spidermanem. I wiecie, chciałabym kupić mu jakąś taką ładną, beżową czapkę i w ogóle beżowe ubranie, ale wiem, że on się nie będzie z tego cieszył. A on już teraz sobie sam wybiera ubrania. Aha. Lepiej być fajną mamą niż instagramową. Tak, wolę być właśnie mamą, fajną mamą niż instagramową. To jest ten wiek, gdzie on już sam też wybiera sobie, więc nie chcę mu narzucać niczego. I taki ma spidermańską czapkę. Dobra. Kolejne to są takie rampersy z właśnie z tego, z Nexta dla Leosia, 9-12. To jest taki dwupak i jeszcze jeden trzypak. Taki kolorowy. Ale jakość, powiem wam, że no dotyka się i ja bym chciała to sama ubrać, nie? No i jeszcze kupiłam Witkowi buty. Tego nie robię bardzo często w sieciówkach, ale w Nexcie akurat jest taka Ortholite Ultra. I te buty są, no patrzcie, one są super jakościowo, a są bardzo wygodne. Jeszcze jedne kupiłam mu, też fajne, chciałam mu je kupić już dawno, kiedyś, ale w Polsce były strasznie twarde, że w ogóle nie dało się stopy zgiąć. A tutaj są takie mięciutkie w środku. Też to jest to Ortholite Ultra i one też, zobaczcie, nie są jakieś super wyginające się, ale no jednak jest to wygięcie, nie? Więc takie ma sandałki. Widzicie, weszłam do Primarka i kupiłam walizkę, bo musimy, jak będziemy wracać, to musimy. Po prostu dokupiłam bagaż dodatkowy, bo... No tak naprawdę chyba i tak mieliśmy to na nogi, więc wczoraj mówiłaś. Tak, no ale w domu mamy walizki, nie? Tak. W domu mamy walizki. No ale dobra, to będzie już taka, wiesz. No i w Primarku kupiłam tak, no takie, wiecie, te perelki to pojemniki do, na kosmetyki. O. Takie opaski sobie kupiłam do makijażu, one mają takie ząbki, więc fajnie włosy do tyłu biorą. Dla Witka kupiłam do walizki. Tak. No i tak. Kupiłam nam holdery na paszporty. Kupiłam sobie takie zestawy, że mamy takie leginsy krótkie. Widzisz? Takie spodenki krótkie. Fajnie. I do tego taki, taki krótki topik. I brałam sobie, i tutaj są też czarne, i też taki topik krótki. Dobra. Kupiłam Witkowi jeszcze oczywiście takie coś. Travel dangle. Nie wiem, co to jest. No po prostu to jest chyba taki ten, tylko keychain. No ale zobaczyłam Spidermana, więc musiałam wziąć. Wzięłam sobie super kosmetyczkę. Patrzcie, jest taka z moim inicjałem I. I tutaj jest na rzep i się ją otwiera i mamy trzy takie compartments. Tutaj, jakieś kosmetyki albo jakieś właśnie tutaj leki czy coś. I tutaj mam trzecią też, nie? Więc fajna. Taka duża. Pędzelek do twarzy. Akurat sobie wzięłam ten, żeby spróbować. Bo niektóre mam, mam jeden z Primarka do bronzera i nadal go używam, nie? Więc, a on już ma, nie wiem, 10 lat na pewno. Kupiłam sobie bardzo ładne, a w ogóle miałam M-ki wziąć. A dobra, będą luźniejsze. Kupiłam sobie, patrzcie, jakie ładne rajstopki z serduszkami. Tylko teraz muszę jeszcze kupić sobie czarną spódnicę satynową. Więc taki jest plan. No tu bieliznę to wam nie będę, bo mam takie spodenki jeansowe. A jeszcze taką bluzeczkę fajną, taką w sumie taki topik jakby. Ładne, nie? Właśnie nie chciałam, bo ja nie lubię na ramionczkach, ale stwierdziłam, że Aga mówi do mnie, to weź sobie spróbuj tak na teraz. Po prostu wiesz, teraz tak sobie będę nosić, tam polecimy i zobaczymy, nie? Czy mi się to będzie tak spodoba, czy nie? No i jeszcze jedne spodnie, które muszę, Aga musi mi zwężyć. Takie, co chciałam sobie zawsze kupić w Polsce. Luźne, czarne, zwykłe, takie. One nie są długie.
One są tak mi do kostki, bo to są takie chyba 7/8. No i tutaj też wziąłam L-kę, ale one są, mają gumkę z tyłu i są bardzo duże, więc po prostu Aga będzie musiała mi to tak złapać i pyk, zwężyć, no. Bo M-ka była dobra, tylko była bardzo dopasowana w udach, bo ja mam dosyć masywne uda, a L-ka właśnie jest fajna, że jest luźna, tylko że w pasie za dużo, nie? No. No i to było na tyle. Dajcie znać, co myślicie w komentarzach. Subskrybujcie mój kanał i lajkujcie ten film. To są różne po prostu jedzenia, nie? Mamy ryż i jest tego tak dużo i tu pochodzimy i bierzemy sobie jedzenie. Wydaje mi się, że powinni większe talerze zrobić, ale jest po prostu wszystko, co jest. Kurczak są... kurczak jest bardzo dużo krewetek, jak wiele owoców morza. Tam za mną jest tu. Tu jest czekolada. Chocolate Fountain. Co bierzesz? Musisz głośno mówić. Krewetki to życie. Ja nie lubię krewetek. Dobra, w komentarzach płaci, piszcie. Płaci się za 20 funtów za osobę dorosłą. Jesz ile chcesz i zobacz ile mogę zjeść krewetek. Czyli trzeba zjeść tyle, żeby... Trzeba zjeść więcej. Jak można nie jeść krewetek? Trzeba zjeść więcej niż 20 funtów. Tak. Zawsze chciałam to zrobić. Czy mogę to zjeść od razu? Uważajcie. Uważne koszulę białą. Wisienki. Oh yeah. Jak tam Mateuszek? Spa się nie spina. Najadłeś się? Ja też, ale te pianki w czekoladzie są tak pyszne. Ogólnie sprawa jest taka, że jak Polaka wyjdziesz do restauracji, w której płacisz raz, a później jest ile chcesz, chyba nie siedział do wieczora, nie? Jestem najedzony, ale jeszcze mam jeszcze słodkie. Żeby organizm wiedział, że się już skończyłem ucztę. Słodkim trzeba skończyć. A mi się chce strasznie spać po jedzeniu, więc muszę koniecznie się zbadać. Nie? Koniecznie. Koniecznie, koniecznie. Żeby znowu nic nie nasze ciasto. Musimy spróbować wszystkich. Yummy! A ty już taki zrezygnowany w ogóle. No bo już mi się nie chce, nie? Ale zapłaciłem. Dlatego właśnie w restauracjach płacisz za jedzenie. W sensie za danie. A jak płacisz, wiesz, za możliwość jedzenia, to później wiesz, nie wiesz kiedy czekać, nie? Hello. Hello. Mam na całej koszuli czekoladę, nie? Z tej fontanny czekoladowej po prostu się oblałam. Znaczy się nie oblałam, tylko jadłam marshmallows.
to po prostu jak wkładałam do buzi, to mi przez cała czekolada kapała na koszulę, nie? I tak za każdym razem, a zjadłam ich chyba za 4, więc świetnie. Nowa, pierwszy raz ją mam na sobie. Ej, dobra, bo ostatnio mówiłaś, że... Chodź, bo jedzie samochód. Ostatnio mówiłaś bardzo... Ale jaki cichy, bezstrzelecny. No. Ostatnio mówiłaś historię, że miałaś a propos meczu. No. Taką, wiesz, z dzieciństwa. No. Poczekaj, bo samochód jedzie. No, że ten słonecznik i tak dalej. Dziękuję bardzo. No to... Pamiętasz, jak tu byliśmy z Witkiem kiedyś, jeszcze Losia nie było, byliśmy tu na tym, na... Tak, Wysokie Miasteczko to było. No dobra, ale czy masz jakieś wspominki, jakieś jedno wspomnienie z Irlandii? Bo Iza wychowała się, w Irlandii. Nie, no nie wychowałam się, 7 lat. 7 lat tylko mieszkałam. No tak trochę, no to spora część twojego życia jednak. To jakieś takie jedno wspomnienie z dzieciństwa stąd. Nie wiem w sumie. Takie jedno, dobre, fajne wspomnienie. Chodziło się zawsze nad rzeczkę taką. Chodzenie na wagary na w gimnazjum. Nie polecam oczywiście, proszę nie chodzić na wagary, ale tutaj w Irlandii jest tak, że jakby rodzic musi napisać zwolnienie i dyrektor musi podpisać to zwolnienie, żeby można było iść na jakby zwolnić się z akcji, nie? No i ja kiedyś nielegalnie po prostu poszłam na wagary i dyrektor się strzaił i uciekłam na cmentarz i ja mnie gonił. Na cmentarzu? I się, tak się wystraszyłam, że wróciłam do szkoły. Bardzo dobrze. Ja cię nastraszył. Gówniaro jedna. Okej. A mieć bardzo fajny plac zabaw. No. W ogóle to są fajne place zabaw, bo wszędzie jest ta guma na dole, nie? Mhm. Objadłaś się? Bo strasznie się objadłam. Jestem tak najedzona. Ale to jest straszne, dlatego że objadłam się dzisiaj, a jeszcze jest tyle dobrych rzeczy do zjedzenia. No taco fries, w ogóle to jest najgorsze, nie? Żeby po prostu unlock memories, a niedługo lecimy do Malagi. Okay. Wspomnienie z Irlandii, no. Że jak chodziłam do gimnazjum, to chodziliśmy po prostu grać w kosza na boisko przy szkole i kiedyś skakaliśmy na tą, jak to się nazywa? Siatkę? No. I się złapaliśmy się tej siatki. Znaczy ja skoczyłam, złapałam się tej siatki i spadłam z niej i spadłam na kość ogonową. Ale dajcie i nie mi mogłam chodzić. Zaraz ci dam. Michała to było jak byliśmy na komunii wtedy. I byłam na komunii, no i wpadła nam piłka na dachy od garaży, tak? Od garażów? Nie, no tam było dużo garażów, no i piłka spadła na te dachy. I no nikt nie chciał iść po tą piłkę, więc ja powiedziałam, no dobra, to ja jestem taka, wiesz, taka... FIFA Rafa, że poszłam po tą piłkę. I się spadłaś. I ten dach był z plastiku i ja weszłam na ten dach i on się załamał. Long story short. I spadłam po prostu na schody takie. Takie trzy schodki były i ja tak bokiem spadłam, tutaj na ten bok albo na ten i do tej pory mam bliznę, taką malutką, no. A na drugi dzień była komunia, nie? I miałam wszystko tak zdarte, to nie mogłam ubrać koszuli, bo... I miałam wtedy, pamiętam, pod koszulą, miałam taką zieloną koszulkę. Pamiętam to, no. Miał kupić... Ale w ogóle, po pierwsze, to nie jest twoje wspomnienie z Irlandii, tylko ja ci opowiedziałam tą historię, no, więc ale, w ogóle to się nie liczy. Ale wspominam to. Dostałam kwiatka. Can buy yourself flowers. Drive here. Coś tam incent. Wracając do mojej historii, która jest twoja. To Michał miał sobie zapisać listę zakupów. No. I jajka zapisał jako EKA. No. A jeszcze było takie... Pozdrawiam cię, Michał. Na placu zabaw, który powiedziałem, że jest fajny. Jak wybiegać tej góry? Ładnie? Ładnie. Pamiętasz te czasy, jak się na Facebooka takie zdjęcia wstawiało? Nie takie. Co? Nie z takim bolikiem. Nie, tak też. Tak,
Polega na tym, że tak, mamy ucho tu, zawijamy je, przykładamy tak i wkładamy do środka i to jest bardzo przydatne zimą, bo jak jest zimno, to możemy sobie ogrzać uszy w środku. Słuchajcie, nagrywasz? No. Mam tipa dla rodziców. Jeżeli dziecko nie chce iść z placu zabaw albo z jakiegokolwiek innego miejsca, to mówi się tak. Idziesz na nogach? Chcesz iść na nogach? Czy chcesz, żebym wzięła cię na ręce? Dajesz dziecku wybór i dziecko wtedy po prostu podejmuje decyzję i wychodzicie z placu zabaw. Majo! Uprawdasz o pożegnanie. Jakieś bajo mówisz. A.